Polityka o nazwie zero tolerancji, wprowadzana w coraz to większej liczbie szkół, szczególnie w Ameryce, doprowadziła do tego, że uczniów zawiesza się, wydala ze szkoły, a nawet aresztuje za niby przestępstwa, których żaden normalny człowiek nigdy nie nazwałby przestępstwem. Dlatego też w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 absurdalnych powodów, dla których ukarano uczniów. Numer 10 Niejaki Jay Cook, gracz szkolnej drużyny futbolowej w Bloomfield Hills, podczas jednego z meczów zauważył, że zawodnik z drużyny przeciwnej usiadł na ziemi ze skurczem w nodze. Uważając na biologii i wiedząc, że jednym z powodów skurczów mięśni jest niedobór potasu oraz że w potas bogate są m.in. banany, nastolatek zażartował i krzyknął na cały głos: Dajcie chłopakowi banana. Jednak problem tkwił w tym, że poszkodowany chłopak był afroamerykaninem, przez co jego trener uznał ten komentarz za rasistowski. Bo wiecie, Afryka, małpy, banany. W efekcie Jay Cook został zawieszony i usunięty z drużyny bez możliwości zagrania w ostatnim, najważniejszym meczu w roku szkolnym. Numer 9. Ella Fishbow, uczennica drugiej klasy gimnazjum w Oviedo na Florydzie, przez tydzień musiała zostawać po lekcjach, a jej rodzice zostali wezwani do szkoły, ponieważ dziewczyna postanowiła przytulić swoją przyjaciółkę. Powodem tego miał być rzekomo zapis w statucie szkoły zakazujący tak zwanych Niewłaściwych kontaktów fizycznych. Co to dokładnie znaczy? Normalnemu człowiekowi wydawałoby się, że obmacywanie, łapanie za tyłek, ale nie, według dyrektora szkoły jest to nawet przytulenie kogoś na powitanie lub z wdzięczności. Nawet nie chce myśleć, jakie kontakty musi mieć ze swoją żoną. Numer 8. Dziewięcioletni uczeń czwartej klasy podstawówki na Florydzie podkochiwał się w jednej ze swoich koleżanek z klasy, z tego powodu, co jakiś czas wysyłał jej liściki miłosne, w których pisał, że jest ładna, że jest słodka, że ma oczy. Czy jak diamenty. Inne dzieci oczywiście podchwyciły temat i zaczęły żartować z dziewczynki, że jej wielbiciel chciałby ją zobaczyć nago. Niestety, kiedy dowiedział się o tym dyrektor, wszczął swoje małe śledztwo i kiedy natrafił na liściki chłopca, złożył oficjalne oskarżenie o molestowanie seksualne. Mama chłopca nie kryła oburzenia, twierdząc, że jej 9-letni syn nawet nie zna pojęcia molestowania seksualnego. Poza tym, jakie dziecko w tym wieku nie wysyła liścików miłosnych? Numer 7. Pewien pierwszy klasista z gimnazjum w Virginii został aresztowany i zawieszony w prawach uczniach na cały rok, ponieważ w jego plecaku znaleziono liść marihuany, a przynajmniej tak wydawało się dyrektorowi. W rzeczywistości był to liść klonu japońskiego, który jedenastolatek, jako bardzo uzdolniony i ciekawy świata uczeń, postanowił zatrzymać dla siebie. Mimo wielokrotnych testów na liściu, które zaprzeczyły, jakoby była to marihuana, zawieszenia nie anulowano. Rodzice chłopca natomiast wytoczyli szkole proces za ruinowanie życia numer 6 Pewien sześciolatek ze szkoły w Ohio został zawieszony na 3 dni, ponieważ udawał, że jest Power Rangersem i strzela do swoich kolegów z niewidzialnego łuku oraz strzały, wydając przy tym odgłosy typu ciu, ciu. Kiedy rodzice zostali wezwani do szkoły, usłyszeli od dyrektora, że ich syn wykonywał zagrażające gesty, którymi imitował przemoc, której szkoła nie toleruje pod żadną postacią. Numer 5. 13-letni uczeń z Florydy został aresztowany przez policję podczas lekcji informatyki. Jak czytamy, w oficjalnym oświadczeniu chłopak miał nieustannie zakłócać spokój w klasie, celowo puszczając bąki, a następnie wyłączając komputery innych uczniów. Niby powód słuszny, ale przyznajcie, że aresztowanie ucznia za puszczanie bąków brzmi trochę śmiesznie. Numer 4. Melody. Uczennica szkoły podstawowej w Filadelfii została zawieszona po tym jak została przyłapana na posiadaniu pistoletu. Pistoletu ze złożonej i podartej kartki papieru, którą dostała od swojego dziadka. Dziewczynka jednak nie używała kartki do strzelania do innych dzieci. Prawdopodobnie nie była nawet świadoma, że kartka przypomina komuś pistolet. Kiedy poszła do kosza, aby wyrzucić tę rzekomo groźnie wyglądającą kartkę, przyuważył to jej kolega, który bez zastanowienia postanowił donieść na nią nauczycielowi. W efekcie 10 -latka została przeszukana na oczach całej klasy, a nauczyciel zagroził jej nawet, że zaraz wezwie policję, która ją aresztuje. Numer 3. To jest pokrętna historia. Pewna trzecioklasistka ze stanu Delaware została wydalona ze szkoły na okrągły rok z powodu ciasta swojej babci. Że co? Z okazji urodzin dziewczynki, babcia wręczyła jej tort urodzinowy, aby podzieliła się nim z kolegami i koleżankami z klasy. Jednak w opakowaniu znajdował się również nóż, którego zresztą użył nauczyciel, aby pokroić tort i rozdać każdemu po kawałku. Jednak jak tylko to zrobił, nie wiedzieć czemu zadzwonił na policję, mówiąc, że jego uczennica przyniosła do szkoły niebezpieczeństwo wieczne narzędzie. Co kieruje ludźmi? Nie wiem. Numer 2. Savannah Redding, 13-letnia gimnazjalistka z Arizony, została pewnego razu przeszukana, po tym jak jeden z uczniów doniósł na nią, że przyniosła do szkoły narkotyki. Co prawda nie znaleziono przy niej żadnej marihuany, kokainy czy ekstazy, ale dziewczyna, cierpiąca najwyraźniej na bóle głowy, miała przy sobie dwie tabletki z ibuprofenem, czyli generalnie coś w rodzaju ibupromu lub apapu. To jednak wystarczyło, aby dyrektor zlecił dalszą kontrolę dziewczyny w postaci rewizji osobowości. Osobistej, jak wiecie, polegającej na rozebraniu się. Ale w dalszym ciągu nie znaleziono żadnych mocniejszych narkotyków. Sprawa dziewczynki została skierowana do sądu przez jej rodziców. Numer 1 Kiedy w polskich szkołach nauczyciele muszą prosić uczniów, aby zdjęli czapkę w klasie, tak w Ameryce muszą prosić, aby podciągnęli spodnie. W miejscowości Bolivar w stanie Tennessee, dwóch licealistów zostało aresztowanych na 48 godzin za to, że przyszło do szkoły w tak zwanych sagipens, czyli spodniach opuszczonych poniżej krocza. Nauczyciele, jak i dyrekcja rzekomo prosili ich o to wielokrotnie, jednak zgrywanie cwaniaków na korytarzu najwyraźniej było dla nich ważniejsze. Okej okay, i tym spuszczonym, jak woda w klezecie akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, między m.in. 10 dziwnych rzeczy, których zakazano w szkołach. Wpadnijcie też na mój Instagram, życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami oraz inny kanał, który prowadzę na YouTube Paulis Soset z animacjami. Ja się zamierzegnam, do usłyszenia w najbliższym odcinku. Cześć!